Znajdujemy się właśnie w odmianie MAS22R. MAS22R jest odmianą typowo ziarnową, OV240, typ ziarna flint, dent. Oczywiście bardziej flintowe ziarno niż dentowe. Ona też w zależności od tego, jaki jest rok, jakie są warunki, idzie bardziej we flinta, bądź bardziej w denta. Jest to odmiana, która jest znana przez wielu naszych hodowców, bo tą odmianę już w naszym portfolio mamy od wielu, wielu lat. Cechami takimi charakterystycznymi tej odmiany jest stała kolba, więc osoby, które uprawiają tą odmianę, muszą zwrócić uwagę na obsadę. Ta obsada powinna być zawsze lekko większa i lekko większa niż innych odmian, bo MAS22R zawsze robi stałe kolby i cechą taką fajną jest to, że te kolby są zawsze zaziarnione do końca. Tak jak tutaj widzimy, one są nalane do końca, zaziarnione do końca. MAS22R również ma cechy młynarskie, czyli osoby, które uprawiają kukurydzę na gryz, mogą również siać MAS22R. Przede wszystkim taką fajną cechą tej odmiany jest to, że w latach, kiedy mamy mokry rok, kiedy tych opadów deszczu jest bardzo dużo, często nam kukurydze, czubki kolb chorują nam na grzyby, na mykotoksyny. MAS22R jest odmianą, która ma bardzo zdrową kolbę, jest do samego końca, do samego zbioru. Może stać bardzo długo na polu, bardzo masywna łodyga powoduje, że ta odmiana się nie łamie.